Cześć, zapraszam na kolejny odcinek. Eugen Bombawerk z drugiego pokolenia ekonomistów szkoły austriackiej powie nam trochę o kapitale, roli oszczędności w rozwoju gospodarczym i Karolu Marksie. Bom urodził się w Brnie 12 lutego 1851 roku. Studiował prawo na Uniwersytecie Wiedeńskim. Podczas studiów przeczytał Grundsätze Mengera, i mimo, że nie był jego uczniem, to został wielkim zwolennikiem jego zasad. Rozwinął asy z podstaw Mengera w zakresie wzrostu gospodarczego i teorii kapitału. Odpowiedział też głośno i surowo Marksowi. Najważniejsze prace Bombawerka to wydane w 1884 roku Kapitał i zysk z kapitału oraz jego druga część, Pozytywna teoria kapitału z 1891 roku. Trzykrotnie został ministrem finansów Austro-Węgier, doprowadził do uzdrowienia sytuacji finansowej kraju i co najistotniejsze do powrotu do standardu złota. W 1896 roku napisał książkę Marks i koniec jego systemu, w której otwarcie zaatakował poglądy Karola Marksa. Krytyka była na tyle skuteczna, że marksizm nigdy nie zdominował swoich założeń w ekonomii tak samo, jak udało się to w socjologii, historii i antropologii. W 1904 roku porzucił swoją rolę w rządzie i został profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Wiedeńskim. Wykładał i uczył na prywatnych seminariach takie postacie jak Ludwig von Mises, Friedrich Hayek i Józef Schumpeter. Uważany był za najwybitniejszego ekonomistę na przełomie wieku. Zmarł przedwcześnie w wieku 63 lat. W roku 1914, tuż przed wybuchem Wielkiej Wojny i rozpadem Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Eugen Bombawerk za powrót do standardu złota został pierwszym ekonomistą, który widniał na banknocie. Był to banknot 100-szylingowy, który obowiązywał aż do wprowadzenia euro w Austrii, czyli do roku 2000. Ekonomiczne zasady oraz tezy Eugeniusza Bombawerka. Przede wszystkim teoria kapitału. Głosi, iż w centrum teorii kapitalizmu powinien być kapitał. Poprzez kapitał rozumiemy wszystkie jego formy, czyli oszczędności, inwestycje, technologie, dobra kapitałowe, produkty, wiedza, wykształcenie. Kapitał stanowi klucz do realizacji powszechnej pomyślności, do wyższego standardu życia. Austriacy widzą w nim zbawcę robotników i innych klas społecznych. Podobnie pisał w legendarnym Bogactwie Narodów Adam Smith. Teoria rozwoju gospodarczego według Bombawerka mówi: zwykła ciężka praca nie wystarczy, by osiągnąć wyższy poziom życia. Austriacka szkoła ekonomii z Eugeniuszem Bombawerkiem na czele podkreśla kluczową rolę oszczędności i inwestycji dla postępu w procesie rozwoju gospodarczego. Bombawerk zaczął budować tę teorię od dyskusji funkcji kapitału jako narzędzia produkcji, opierając się na strukturze produkcji Mengera. W austriackim oszczędzaniu chodzi o poświęcenie konsumpcji na rzecz inwestycji w produkcję, nowe technologie i dobra generujące wyższe zyski, co ma przełożyć się na zwiększoną konsumpcję w przyszłości. Na przykład lutnik jest w stanie zrobić jedną gitarę tygodniowo. Pobudzając swoje oszczędności do pracy, inwestuje w mechanizację swojej produkcji i będzie mógł zrobić 5 takich gitar. Bombawerk opisał też 3 przypadki społeczeństwa, które ma różny stosunek wobec oszczędności. Pierwszy. Społeczeństwo nie ma oszczędności. Jest wtedy w stanie jedynie utrzymać poziom swojego kapitału. Drugi. Społeczeństwo oszczędza 25% swojej pensji. Prowadzi to do zmiany systemu produkcji. Popyt na konsumpcję spada. Rośnie na dobra kapitałowe. Następuje zwiększenie wolumenu kapitału, co skutkuje zwiększeniem konsumpcji w przyszłości. Trzeci model opisuje społeczeństwo, w którym konsumpcja jest wyższa niż jego dochód. Kapitał zmniejsza się, tym samym całego kraju. Skutkiem spadek poziomu życia. Bombawerk jako pierwszy postawił się głośno Marksowi. Marks mówił, iż robotnikom należy się pełna wartość produktu, który wytwarzają. Bombawerk w kontrze powołuje się na 2 argumenty. Czas. Robotnicy mają regularną wypłatę w postaci pensji, co miesiąc tyle samo i nie muszą na nią czekać.
Kapitaliści za to czekają na dobro, które opłacani przez nich robotnicy wytworzą. Powstrzymują się od konsumpcji, a oszczędności inwestują. Oni zapłatę oczekują, nierzadko nawet lata i dekady miną, zanim środki z inwestycji do nich wrócą. Robotnicy najemni otrzymują zdyskontowaną wartość produktu swojej pracy, a zyski sprawiedliwie wracają do kapitalistów. Drugi argument to ryzyko. Przedsiębiorcy, kapitaliści i inwestorzy łączą czynniki produkcji, ziemią, pracą i kapitał w celu wytworzenia produktów konkurujących na rynku. Przyniosą one zysk albo stratę, podejmują ryzyko, jakiego robotnicy nie ponoszą. Robotnicy są wynagradzani regularnie, a gdy przedsiębiorstwo upadnie, tracą co najwyżej pensję i mogą szukać kolejnej pracy. Kapitalistę w tej sytuacji czeka ruina, ogromne długi i bankructwo. Poziom ryzyka jest zupełnie inny. Podsumowując, robotnicy nie otrzymują pełnej wartości produktu swojej pracy, lecz równowartość natychmiastowego zaspokojenia w postaci płacy i niższego stopnia ryzyka związanego z działaniem przedsiębiorstwa. Bombawerk w kontrze unieważnia teorię wartości opartej na pracy, teorię wyzysku i teorię wartości dodatniej, które są podstawowymi zasadami ekonomii marksistowskiej. Ot w wielkim skrócie o Eugenie Bombawerku i jego bardzo ważnym wkładzie w powstawanie austriackiej szkoły ekonomii. Po bardziej szczegółowy opis jego postaci zapraszam do opisu filmu. W następnych odcinkach ASE poopowiadam o szwagrze Bombawerka. Cześć!